Infra.pl. Polski minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz minister transportu Republiki Czeskiej Dan Tok spotkali się w Kamiennej Górze, by rozmawiać o budowie ekspresowej drogi S3 z Bolkowa do Lubawki i czeskiego odcinka drogi R11 do Hradec Kralowe. Spotkanie odbyło się w poniedziałek 22 lutego w Kamiennogórskim Muzeum Tkactwa z inicjatywy poseł na Sejm RP Marzyny Machałek. Dan Tok podczas konferencji prasowej powiedział, że w czasie tego roboczego spotkania oprócz wiodącego tematu drogi S3 poruszane zostały inne ważne tematy, np. dotyczące współpracy w zakresie zagadnień infrastruktury drogowej, kolejowej, transportu lotniczego i żeglugi. Podkreślił, że na niemal wszystkie problemy obie strony miały taki sam pogląd i do większości tych spraw mają podobne podejście. Andrzej Adamczyk podkreślił, że z perspektywy rozwoju polskiej gospodarki szczególnie istotne stają się dziś szlaki komunikacyjne północ-południe. Zaznaczył, że wkrótce zamierza się również spotkać z ministrami transportu Słowacji i Węgier. Z perspektywy rozwoju naszego kraju, rozwoju transportu, ważne są szlaki komunikacyjne północ-południe. Spotykam się dzisiaj z panem ministrem Republiki Czeskiej i mam nadzieję niebawem spotkać się również z ministrem transportu Republiki Słowackiej, z ministrem transportu Republiki Węgier. Dzisiaj musimy mówić o szlakach transportowych, które otworzą nas na południe. O szlakach transportowych, które z punktu widzenia interesów Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej są bardzo, bardzo ważne w kontekście dalszego rozwoju współpracy tej bilateralnej, ale także rozwoju gospodarki otwartej na Adriatyk, otwartej na Bałtyk. Podczas spotkania minister Adamczyk zadeklarował, iż budowa drogi ekspresowej S3 powinna zostać ukończona najpóźniej do 2021 roku. Jest perspektywa, konkretna perspektywa, nie wiemy, czy to będzie rok 2020 czy 2021. Wszystko zależy od różnorakich uwarunkowań. Andrzej Adamczyk dodał, że Polska złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o dofinansowanie budowy brakującego odcinka S3 z programu CEF Łącząc Europę. Rząd liczy, że inwestycja w co najmniej połowie zostanie sfinansowana ze środków europejskich. Warto zaznaczyć, iż było to pierwsze spotkanie obu ministrów.